Za krótką chwilę będziemy się emocjonować meczem piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Jestem bardzo ciekaw, Darku, jak trenerzy nastawili zawodników na dzisiejsze spotkanie, defensywnie czy ofensywnie? Co im przekazali na odprawie przed meczem i czy znajdzie to odzwierciedlenie na boisku? Oby piłkarze zagrali przede wszystkim dla kibiców, widowiskowo i z polotem. I strata piłki. Mocny ten lob. Piłka zmierza do bramkarza. Bramkarz wybronił ten strzał. Michał Koi. Czy gospodarze wreszcie dadzą chwilę radości kibicom, których nie rozpieszczali w tym sezonie wynikami u siebie? Dorobili się tylko 2 zwycięstw w 8 meczach. To wygląda na początek, jeśli nie środek sporego kryzysu. Bez punktów przed własną publicznością nie można poważnie myśleć o sukcesie. Miał świetny pomysł lob do wychodzącego kolegi. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Daleko wybijają. Łukasz Burliga. Brawo, czyste, udane wejście na skrzydle. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Piłka odbija się od słupka, wraca na boisko, nie ma bramki. Popatrzmy, Górnik przed szansą. Cała seria udanych podań. Ach, nie tym razem. Było blisko. Prawda, ładnie uderzył głową. Trochę dokładniej, a cieszyłby się z bramki. Ale i tak należą się pochwały za decyzję. Burliga. Brown Forbes. Co teraz wymyśli? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nie, nie będzie z tego bramki. Coraz mniej kibiców pamięta... Udało mu się minąć obrońców. Nie zepsuj tego! Nie ma gola! Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Piłka wybita z pola karnego. Brown Forbes. To naprawdę mogło wpaść i rywale mogą być wdzięczni losowi, że nadal utrzymuje się remis. Minimalnie inna trajektoria piłki i wpadłaby do siatki. No, może być groźnie. Atak Górnika Zabrze. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. I teraz strata. Brawo, ładnie odebrał. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Burliga. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Dobre podanie na wolne pole. Sięgnął piłki ręką. Naprawdę, taka sytuacja na objęcie prowadzenia w tym meczu, po prostu trzeba takie wykorzystywać. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ależ go tam dostrzegł. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Gol! Świetnie się spisali! Mamy otwarcie wyniku! I spojrzenie raz jeszcze na akcję bramkową. Niestety nie możemy pochwalić bramkarza za zachowanie w tej sytuacji. Nie przypilnował ustawienia, nie panował nad tym, co może zrobić rywal. Efektem jest stracona bramka. Trener będzie miał do niego o to spore pretensje.
1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Dał się oszukać. Czy dałaby się wrzutka? Tylko upomnienie, nie ma kartki. Ale jeżeli nie będzie uważał, to ją jeszcze dziś dostanie. I bramka z rzutu karnego. Bramkarz ma tylko dwie strony, w które może się rzucić. Miał 50% szans, a nawet mniej, bo wyczuć intencje to za mało. Tym razem górą strzelec. Jest 1-1. Remis. Gryszkiewicz. Ładnie się znalazł na skrzydle. Mamy remis, ale wywierają coraz większą presję. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Nowak. Ależ tu było zamieszanie. Piłka już bezpieczna w rękach bramkarza, ale to, co działo się wcześniej... Pachniało golem. Piłka w ostatniej chwili wybita z linii bramkowej. Mieli sporo szczęścia przy tej akcji. Zagranie lobem, wolne pole. Świetnie urwał się teraz obrońcy. Będzie bramka! Bramkarz nie miał większych problemów z tym strzałem. Faworyci oddali bardzo mało strzałów na bramkę rywala. Muszą częściej stwarzać zagrożenie i zadbać o skuteczność, bo zwycięstwo samo nie przyjdzie. Łukasz Burliga. Na piłkę, co z tego wyniknie? Dobrze zablokował. Genialne podanie. Idzie z piłką do przodu. No błąd, strata. Jeden do jednego to rezultat po pierwszej połowie. Spotykamy się po przerwie i właśnie Górnik Zabrze rozpoczął drugą połowę. Gryszkiewicz. Może teraz ruszyć skrzydłem. Jesús Jiménez. Centra w pole karne, przepychanki. Piłka wybita z pola karnego. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. Głęboka wrzutka z rzut rożnego. Udana interwencja bramkarza, piłka w jego rękach. Nieco głębiej pokazuje się do gry. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Ładnie rozwija się ta akcja. No, nie mogą się przebić. Świetna piłka na dobieg. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Nowak! Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Znalazł się tam, gdzie powinien i wybił piłkę daleko od bramki. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Ach, teraz znakomity przechwyt. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Pora wracać, bo może z tego być gol. Jest remis, ale oni coraz mocniej przyciskają rywala.
Do końca meczu jeszcze pół godziny. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. No, może być niebezpiecznie, Wiślacy. Ryzykownie, ale udało się. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Zobaczmy to jeszcze raz. Faul był ewidentny. Zaraz będzie zmiana. Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki i wraca do gry. Stare porzekadło mówi, że karny to nie bramka i w tym wypadku to się sprawdziło. Był pewny siebie, a teraz będzie musiał wysłuchać bury w szatni. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ruszył do przodu całkiem udanie. Jakub Błaszczykowski. Ładna seria podań, brawo. Ma trochę miejsca na strzał. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Dobrze zagrał. Dobrze dostrzegł partnera. Ma sporo możliwości. Świetnie to zrobił. Był sam na sam z bramkarzem. No, takich sytuacji nie można marnować. Zobaczymy, czy dostanie drugą szansę. Trener wykorzystuje rezerwowego. Brown Forbes ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Ma tutaj teraz miejsce. Brown Forbes! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Lampka ostrzegawcza dla linii defensywnej. Teraz uratował ich bramkarz i wciąż mamy remis. Ale kolejny taki strzał może już być skuteczniejszy. I piłka wybita do przodu. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Akcja ofensywna Górnika Zabrze. I będzie miał szansę. To mógł być gol, ale wspaniale zachował się teraz bramkarz. To była naprawdę dobra okazja w sytuacji sam na sam, więc tym większe brawa dla broniącego. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. Dogranie piłki z rzutu rożnego. No, bramkarz broni strzał głową. Gdyby nie on, piłka wylądowałaby w bramce. To było naprawdę znakomite uderzenie. Górnik Zabrze przy piłce i przypominam, że mamy remis w tym spotkaniu. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Daleko wybijają. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Czy będzie prowadzenie? Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. Ależ on się teraz cieszy. Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią winić bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Teraz pozostaje mało czasu na wyrównanie. Ależ zaprzepaścili okazję na strzelenie bramki. No ale brawa dla obrońców. Ma piłkę, co teraz zrobi? Był gdzie być powinien. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Aut dla Górnika. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Dobrze, w tempo, będzie szansa.
decyduje się na strzał. No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. Pole karne, będzie ciężko. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Koniec meczu, goście muszą się obejść smakiem. Górą tym razem ekipa gospodarzy.